W godzinach wieczornych otrzymaliśmy zgłoszenie o rozpyleniu nieznanej substancji w jednym ze sklepów przy ulicy Sikorskiego w Bielawie. Działania nasze polegały po przybyciu na miejsce zdarzenia, na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, dokonanie wstępnie pomiarów urządzeniami pomiarowymi, które mamy na swoim stanie. Urządzenia nie wykazały żadnych substancji niebezpiecznych. Dodatkowo na miejsce zdarzenia została wezwana grupa specjalistyczna, aby wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie ze strony tej substancji. Nikt nie potrzebował pomocy medycznej. Na miejscu działania prowadziły zastępy Straży Pożarnej w ilości 3 JRG Dzierżoniów, jednej OSP Bielawa oraz jedna samochód rozpoznania z JRG nr 3 z Wrocławia. Jeżeli chodzi o substancję, nie udało się rozpoznać. Wszystko wskazuje na to, że nie jest to substancja, która wywołuje nie jest szkodliwa dla zdrowia i życia. Powoduje tylko po prostu nieprzyjemny zapach. Tak to zostało rozpoznane. Jeżeli chodzi o zalecenia dla właścicieli, wietrzenie oraz zmycie okolic, gdzie ta substancja została rozlana, rozpylona.